No szczerze mówiąc, to mogę powiedzieć, że jestem nowicjuszem, bo to dopiero 8 rok i 8 moja kwesta tak wspaniałego dzieła, które stworzył były prezes Koła Bialczan, świętej pamięci Marek. Inicjatywa wspaniała, bo inicjatywa, która będzie pozwalała kolejnym pokoleniom wspominać wspaniałych Bialczan, którzy na tej nekropolii, na tym cmentarzu zostali pochowani. Trzeba pamiętać o swojej historii, o historii swoich przodków. A gdzie ta historia jest przekazywana? Bardzo często to właśnie na cmentarzach, kiedy chodzimy z naszymi dziećmi, naszymi wnukami i opowiadamy o tym, gdzie leżą dziadkowie czy pradziadkowie. Te piękne pomniki historii, te piękne grobowce dawnych Bialczan, którzy byli pochowani na tym cmentarzu, właśnie świadczą o tej historii i myślę, że jest to bardzo ważne dzieło, które my kontynuujemy i do którego włączają się wszyscy Bialczanie, bo to trzeba podziękować tym osobom, które nawiedzają groby swoich bliskich zmarłych i właśnie wrzucają tą symboliczną nieraz złotówkę jako wdowi grosz do puszki na renowację tych zabytkowych pomników. Festujemy na zabytkowe nagrobki, ale na pewno bardziej w pamięci nam są ci, którzy odeszli w ostatnich miesiącach. Ja to szczególnie wspominam swojego serdecznego przyjaciela, redakcyjnego kolegę Adama Trochimiuka, słynnego fotoreportera. Pójdziemy, zapalimy lampkę. Odszedł też inny kolega Adama Trochimiuka, też członka fotoklubu podlaskiego, Andrzeja Jędryczkowskiego. Będę wspominał swoją nauczycielkę historii, Teresę Luterek. A kilka dni temu pożegnałem Ryszarda Sielskiego, zasłużonego pracownika administracji państwowej, który był współautorem znanej książki Zbrodnie hitlerowskie w latach II wojny światowej, którą napisał razem ze znanym regionalistą, między innymi Jerzym Sroką. Tak więc tych grobów z roku na rok przybywa, na które będę stawiał lampki. Póki co kwestuje. Kwestuje, ponieważ trzeba wspierać działania, które zapoczątkował Marek Światłowski, nieżyjący już prezes Koła Bialczan, które to koło organizuje tą kwestę. Co roku są to jakieś 2-3 nagrobki, w zależności od finansów też. W zeszłym roku był tylko jeden ze względu na pandemię. Myślę, że dzięki temu przybywa takich właśnie ocalonych nagrobków, które bez tych konserwacji przestałyby istnieć, dlatego że do tej konserwacji są wybierane nagrobki, raz, że takie, które nie mają właścicieli, a dwa, że takie, które są w bardzo złym stanie, już takim technicznym. I czasami to nawet Hades pyta, czy już mają po prostu posprzątać nagrobek, czy jednak będziemy coś robić. No i myślę, że po prostu warto to kontynuować, bo te nagrobki na cmentarzu tutejszym są bardzo ładne, wysokiej klasy niektóre. Mam nadzieję, że przez następne lata będzie to też trwało.